Piotr Sokół w narożniku czerwonym, w narożniku niebieskim Marcin Mazurkiewicz. Widzimy porównanie obu zawodników, dokładnie ten sam wzrost. Bilans Sokół 14 zwycięstw, 6 porażek, Mazurkiewicz 9 triumfów, 3 porażki. No będzie bardzo gorąco, Janek, bo słyszy, że obaj mają swoich sympatyków na trybunach. Dokładnie tak, których jest więcej, nie wiadomo, zobaczymy. Który doping będzie głośniejszy. Panowie już mieli okazję się spotkać 5 lat temu. W tamtej walce Piotr Sokół był górą, ale teraz już są zupełnie inni zawodnicy. Inny dystans walki, inna determinacja, no i bratobójcza wojna. Inna też stawka, bo przypominamy pas DSF, 5 rund po 3 minuty, kategoria do 75 kg, no a więc rozpoczynamy. Piotr Sokół, czerwone rękawice, Marcin Mazurkiewicz, rękawice niebieskie. Zaczął Sokół od razu od dynamitu, ależ teraz wymiana, kombinacja. Oj, są naładowani niesamowicie obaj panowie. Frontalnymi kopnięciami znowu Sokół straszy Mazurkiewicza. Bardzo mocny start dla Piotra Sokoła. No i ten low kick, prawy low kick już drugi raz mocno siadł na nodze Mazurkiewicza. No myślę, że musi Marcin złapać troszeczkę więcej swobody, luzu. Ale myślę, że Marcin się rozkręci. Mazurkiewicz jest zawodnikiem, który dąży do tych bezpardonowych wymian. Widać, że ten start troszeczkę musi sobie jeszcze ułożyć, bo Sokół mocno go tam kąsa tymi kombinacjami przy linach. No ten półdystans, te wymiany, wojna, no to jest środowisko naturalne dla Mazurkiewicza. No, fenomenalna atmosfera w hali Wisły, a to przecież dopiero początek tego trzęsienia ziemi, bo w walce wieczoru zobaczymy lokalnego bohatera Tomasza Sararę, no, ale tutaj na razie mamy mnóstwo emocji w pojedynku Mazurkiewicza z Sokołem. No i Piotr Sokół cały czas przód. No, nietypowy dosyć początek walki dla Mazurkiewicza, jak i dla Sokoła. No dokładnie, Sokół stara się tę presję wywierać. Teraz dołożył do swojego repertuaru również lewy prosty, ale odgryza się Mazurkiewicz. Teraz to on bije ciosem prostym. Świetny lewy hak pod prawy łokieć. I ten low kick. No ciekawy jestem, jak noga Mazurkiewicza wytrzyma na przełomie 5 rund, bo to jest jednak 5 rund, kumulacja. Tak, to już jest morderczy wysiłek. Na razie jesteśmy w tej pierwszej rundzie, 50 sekund do zakończenia. Ale widzimy, był taki moment, w którym poczekał Sokół, nie ruszył do przodu Mazurkiewicz, ale chwilę później wystrzelił tym wysokim kopnięciem. Widzimy, jak ładnie różnicuje płaszczyznę zadawanych ciosów Sokół, a więc jedno uderzenie na dół, za chwilę wyjście sierpem na górę i za moment pewnie będzie odgryzał się znowu Mazurkiewicz. Sokół troszeczkę swobodniej się czuje teraz w tej pierwszej rundzie. Widać po oczach, że na zimno podchodzi do tego pojedynku. Mazurkiewicz troszeczkę spięty. Ale spokojnie, to jest początek pięciorundowej batalii, także wszystko się rozkręci. No wiesz co mówisz, bo sam te pięciorundówki już miałeś na swoim koncie. Dokładnie. Świetna na razie pierwsza runda i naprawdę możemy liczyć tutaj na duże kickboxerskie trzęsienie ziemi. Dokładnie. Mocna runda. Pierwsza runda, Piotr Sokół. Widzimy też zapracowanego w narożniku Marcina Mazurkiewicza Rafała Dudka, no bo przecież na początku tej imprezy pokonał niejednogłośnie Artura Zakirka, a teraz jest już w narożniku i sekunduje Mazurkiewiczowi. Tutaj był ten fenomenalny początek Sokoła, ruszył no jak wściekły do przodu. No i tak jak właśnie tobie mówiłem przed walką, te prawe low kicki. No i tu było widać właśnie, kilka mocno weszło na nogę Mazurkiewicza. No, umówmy się, że każda noga ma swoją wytrzymałość. Jeżeli się kilka tych low kicków soczystych przyjmie, no to natychmiast spada też twoja mobilność. To nie masz już takiej lekkości poruszania się po ringu. Dokładnie tak.
Jest już Mazurkiewicz na środku ringu, gotowy na drugie starcie pojedynku o pas mistrza DSF Kickboxing Challenge w kategorii do 75 kg. No więc zaczynamy, bo to nam pachnie taką jazdą bez trzymanki. I druga runda. Ach, próbuje się teraz. Ach, szatny lok. Ale Mazurkiewicz już troszeczkę podkręca tempo, aczkolwiek Sokół presja, od początku presja. Ustawia. Schował się Mazurkiewicz za podwójną gardą, natychmiast odpowiedział swoimi atakami. Wydaje się, jakby Sokół był mentalnie lepiej przygotowany do tego pojedynku. Teraz chciał zerwać tempo, uderzyć bezpośrednio prawym Mazurkiewicz. I teraz jeden lewy high kick na drugi lewy high kick, ale obaj panowie są na razie czujni w defensywie. Mazurkiewicz próbuje trafić Sokoła lewym middle kickiem w tempo, bity na prawy prosty Sokoła. Czy to dobry pomysł, dobra taktyka? Na razie nie wchodzi to czysto. No też dobrze wykorzystuje Sokół te momenty takiej stagnacji Marcina Mazurkiewicza. Podwójny lewy, no ale to są takie ciosy oczywiście, które mają tylko dystansować. Ale zaczyna często tym podwójnym lewym, destabilizując troszeczkę, spykając do defensywy Mazurkiewicza i kopie bardzo mocny prawy low kick na zdestabilizowanej pozycji, co boli dużo bardziej. Znowu mamy furię Sokoła, frontalne kopnięcie. Ale nie daje się tutaj wytrącić z równowagi Mazurkiewicz i teraz jego riposty. Próba high kicku, niebezpiecznie. Mazurkiewicz ma przylinach Sokoła. No nie wiem, czy nie odczuł jednego z tych ciosów Mazurkiewicza Sokół. Middle kick. No i... A jednak może to zadziałać. Ten właśnie middle kick. No tempo naprawdę bardzo wysokie. Kategoria 75 kg i 5 rund. Już są mocne ciosy, ale też dynamika cały czas. No narożnik Sokoła tutaj przede wszystkim zwraca uwagę na to, żeby było więcej akcji bokserskich właśnie po stronie Piotra Sokoła. Chce się rozróżnić Mazurkiewicz. Widzimy, że zaczyna już balansować pomału. Tak jakby łapał właśnie to swoje tempo, ale bije prawym w tempo. Sokół jeden, drugi prawy, podbródkowy. Znowu lawina ciosów Piotra Sokoła. Już tam przyciskają się te sierpowe Sokoła. Dochodzą do celu, ale Mazurkiewicz odpowiada. O, świetna szybkość teraz Mazurkiewicza. Tak, rozluźnił się. Złapał właśnie taki luz, wchodzi chyba w to swoje flow kickbokserskie. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tym Piotr Sokół. Już po oczach widać, że troszeczkę właśnie odzyskał siebie i swoją pewność. Otrzymał pięknie w dystansie Sokół Mazurkiewicza tymi frontalnymi kopnięciami. No, pierwsza runda była dobra, druga jeszcze lepsza. No i panowie chyba po raz pierwszy walczą oboje po 5 rund. Tak jest, no to jest pierwsza walka o pas w tej kategorii wagowej. Do 75 kg właśnie. Jestem ciekawy, który lepiej się przygotował właśnie na tym dystansie. Przed walką wydawało mi się, że Mazurkiewicz właśnie lepiej kondycyjnie zawsze się prezentował. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No też musimy pamiętać o tym, że Sokół wywiera presję. To już jest 6 minut wywierania presji. No i kontra tymi lokutami właśnie, które na początku, kiedy adrenalina jest, to jeszcze ich nie czuć. Ale w tym momencie noga jest wyłączona. Przyjmujesz, nagle nie możesz chodzić. No, przypomina mi się walka z ostatniej, poprzedniej gali DSF Kickboxing Challenge Maxa Bratkowicza z Romanem Wiedtalerem, gdzie tempo było mordercze, a w piątej rundzie słaniali się obaj na noga. Ale spokojnie, Mazurkiewicz. No i zobaczymy, trzecia runda. Mocno zaczęli oboje. Mazurkiewicz chyba zamierza przyspieszyć teraz. No, zaczęła się szarpanina po obu stronach. No, obserwują sobie już najmocniejsze razy Mazurkiewicz z Sokołem. Teraz wreszcie ta akcja bokserska, lewy prawy po stronie Piotra Sokoła. Piękne zejście Mazurkiewicza w swoją prawą stronę i chciał od razu złapać na kontrę Piotra Sokoła. Wysoko ustawia, no i ten low. Ale Mazurkiewicz już odzyskuje ten oddech, odzyskuje swoje tempo.
już wszedł w tą walkę. Zdecydowanie ta trzecia runda dużo lepiej wygląda na jego... Ale szarpnął lewym hakiem pod prawy łokieć Mazurkiewicz. Zaczyna teraz to on przejmować inicjatywę i przewagę w tym pojedynku. Jesteśmy świadkami takiej trochę bezpardonowej wojny. No na taki kickboxing ostrzyliśmy sobie apetyty i mamy to danie fenomenalne. Widzimy, że nie jest już Sokół taki zuchwały w tych atakach. Zdaje sobie sprawę właśnie z tego, że Mazurkiewicz z odwrotnej pozycji przed momentem zaskoczył również lewą kontrą. A kto wie, może to taka taktyka Mazurkiewicza, żeby dać się wystrzelać Sokołowi w pierwszych dwóch rundach, a później przyspieszyć. No zaczyna mieć to ręce i nogi, biorąc pod uwagę przebieg trzeciej odsłony. Słyszą Państwo tę atmosferę w hali Wisły przy ulicy Reymonta. Co tutaj się dzieje? Obaj mają swoich sympatyków. No i co teraz pokazuje Sokół? Nic się nie dzieje. Bij dalej. Ale skoro pokazuje, że się nic nie dzieje, to znaczy, że troszeczkę się dzieje. No dokładnie, sam wiesz jak to jest. Jak dostajesz cios, to chcesz pokazać, że się nic nie stało. Ale tu gdzieś się zmieścił ten middle kick pod łokciem. No zmienia pozycję Mazurkiewicz, raz po raz na odwrotną, teraz jeden prawy podwórkowy, prawy sierp i piękne zejście przed tym backfistem. Właśnie ładnie schodzi z tych ciosów właśnie w prawą stronę, od razu próbuje skontrować podbródkowym. Ale teraz zamknął w narożniku Sokół Mazurkiewicza, głowa w głowę, kapitalna kontra Mazurkiewicza. No to jest zawodnik techniczny także, który potrafi właśnie przepuścić i złapać się w takie maliny swojego oponenta. I robi nam się coraz bardziej gorąco. Końcówka rundy trzeciej. Middle kick, low kick, kombinacja Mazurkiewicza. Fenomenalna trzecia runda walki o pas w kategorii do 75 kg. Widowisko na absolutnie światowym poziomie. Obaj panowie pokazują, że zasługują na ten pojedynek, że jest to dobra decyzja ze strony włodarzy. Bardzo dobre zestawienie. Te style po prostu są kompatybilne ze sobą, pasują do siebie i dlatego oglądamy takie starcie. Momentami cios za cios, ale momentami też z takim sprytem Marcina Mazurkiewicza. Ale widać ten progres, Janek, z rundy na rundę u Marcina, nawet pod względem szybkości zadawanych i ciosów, i kopnięć. Dokładnie. To można zobaczyć nawet po oczach zawodników. Mi się wydawało, że Mazurkiewicz był w pierwszej rundzie tak jakby jeszcze zestresowany, jeszcze nie mógł się wstrzelić. Sokół właśnie miał bystrość w oczach, ale teraz już wszystko zaczyna wyglądać tak, jak wyglądać powinno. Mazurkiewicz podkręca tempo i czwarta runda. Zaczynają się rundy mistrzowskie. Piotr Sokół czerwone rękawice, Marcin Mazurkiewicz rękawice niebieskie. No mamy poważną kandydaturę do najlepszej walki tej gali, chociaż jest jeszcze przed nami przecież mnóstwo emocji. Często oglądając walki mistrzowskie, można się pokusić o stwierdzenie kandydat do walki roku. I ta walka też jest bardzo mocna, bezpardonowa. Cały czas wymiany. To również może być taki właśnie kandydat do tej walki roku. No tak, najpierw średnie kopnięcie Mazurkiewicza, potem była to odpowiedź Sokoła. Złapał znowu ten luz, swobodę i balans Mazurkiewicz. Tak, tak, tak. Ładne zejścia na prawą stronę. Trochę bokserski balans. Tak, no to są właśnie takie akcje typowo bokserskie Mazurkiewicza. Dziękuję. Kolano, średnie kopnięcie, nic się nie dzieje. Ta czwarta runda, tak jakby Mazurkiewicz dyktuje warunki, ładnie schodzi i przepuszcza te ciosy. Tutaj widać, że wszystko była pan na blok.
No momentami Sokół ma problem z tą mobilnością Mazurkiewicza. Kiedy on włącza wsteczny bieg, kiedy side to side porusza się ze strony na stronę, no to wtedy faktycznie nie jest łatwym celem do trafienia. Zaktywizował z kolei frontalne kopnięcia Mazurkiewicz, ale na nic się to zdaje, gdy bije lewym prostym Mazurkiewicz. Teraz przed lewy siedla Sokoła. Ale Mazurkiewicz jakby nic sobie z tego nie robi. Walczą jak w transie, jak byliby w jakiejś innej galaktyce Mazurkiewicz z Sokołem. Bardzo ładna praca bokserska w tym pojedynku. Znowu zdołał uniknąć ciosów Sokoła Mazurkiewicz. Nie da się zamknąć w narożniku. No i jest blisko Sokół. To jest ten moment, który musi wykorzystywać do maksimum. W dystansie Mazurkiewicz jest naprawdę perfekcjonistą, ale kiedy jest bliżej Sokół, zaczynają się wtedy tarapaty. Ale Mazurkiewicz potrafi... O, teraz... No, usłyszeliśmy ten huk, który spadł na głowę Marcina Mazurkiewicza po wysokim lewym kopnięciu Piotra Sokoła. Ach, jeszcze chciał złapać tutaj cios na wątrobę. Kapitalna końcówka czwartej rundy, no i mamy koniec, mamy minutę zbawiennej, myślę, przerwy dla obu bohaterów tej wyniszczającej walki o pas w kategorii do 75 kg. Ale patrząc po panach obu, jeszcze mają zasób energii przed sobą, wiedzą, że to jest piąta runda przed nami. No tutaj ten akcent właśnie przygotowania fizycznego, no obaj mogą być z siebie dumni, bo no nie jeden zawodnik, umówmy się, w takim tempie po prostu padłby trupem tutaj w ringu. Mazurkiewicz nawet kiedy jest zamknięty przy linach, nic sobie tak jakby z tego nie robi. Blokuje na gardę i nawet właśnie gdzieś tam próbuje trafić z Sokoła i trafia. Bardzo dobry pojedynek z obu stron. Piąta runda przed nami. Słuchałem narożnika Piotra Sokoła. Jedna cały czas powtarzana sekwencja. Nie ma stania, nie stój w miejscu, nie możesz być łatwym celem dla Marcina Mazurkiewicza. No i zobaczymy, czy tak będzie walczył w tej piątej rundzie. No najpierw było serdeczne przytulenie, ale teraz będzie wojna już na cały zycher. Nie mam co do tego wątpliwości. Odpalili oboje. Jest szybki naprawdę Mazurkiewicz. Cały czas czuje tę walkę. Znowu z odwrotnej pozycji. Próba prawego podwrótkowego w odpowiedzi lewego. Pięcie Sokoła, trafił Mazurkiewicz. Tym razem high kickiem. Piękna kombinacja za to teraz. I wykorzystał tą sytuację Mazurkiewicz. No to jest wojna, która momentami wykracza poza granice ludzkiej wyobraźni. Ile można przyjąć ciosów, ale ile można jeszcze oddać? No chciał teraz tę prawą kontrę znowu zastosować Mazurkiewicz. Nie pozwolił mu na to Sokół. Piękny cios na korpus. Jest kolano Mazurkiewicza, ale zdołał to zamortyzować. Mazurkiewicz, kolano oczywiście Sokoła. Lewy prosty wszedł. I raz jeden, raz drugi jest przy linach. Cztery ciosy w kombinacji. Nie zdążył Mazurkiewicz zabrać tej nogi przed kopnięciem Piotra Sokoła. Co tutaj się wyprawia? Mocny prawy sierp dla Sokoła. Ale Mazurkiewicz odpowiada. Zamyka teraz przy linach. Zerwał się Rafał Dudek tutaj po tym ciosie, który chrupnął tylko w głowę Piotra Sokoła. Jeszcze jeden cios. Panowie dają 100% serca w ten pojedynek. I zdrowia. Nie szczędzą sobie razów. Ta walka będzie kandydowała do miana pojedynku roku, chociaż dopiero mamy luty na kickbokserskiej scenie, ale no to, co się dzieje, kapitalne przygotowanie, serce do walki. No i ta ambicja piekielna, jakby nie z tej galaktyki. No zauważ, czy zakopnięcie. W ogóle te ciosy nie robią na nich wrażenia. Zaprogramowani. Włączony tryb wojny i koniec. Nie ma zmiłuj. Prawy sierpowy kolano. Kolano Mazurkiewicza spadło na Piotra Sokoła i znowu nic się nie dzieje. Znowu są riposty Sokoła. Oj, uwaga.
Uwaga, uwaga, Mazurkiewicz przyjął wysokie kopnięcie Piotra Sokoła. A kapitalny cios! Prosty. Coś nieprawdopodobnego dzieje się w hali Wisły przy ulicy Reymonta w Krakowie. No takie walki o pas, premiera kapitalna. 10 sekund do końca tego pojedynku. No gdyby ktoś miał tu liczyć ciosy, to zgłupiałby po drugiej rundzie, a w piątej na pewno by tego nie doliczył. I koniec! Koniec! Mamy wizytówkę polskiego K1, a więc Piotr Sokół i Marcin Mazurkiewicz. Szacunek dla tych wojowników, bo zgotowali nam ringową wojnę, którą delektowaliśmy się przez 5 rund. No i teraz czekamy na werdykt, bo to jest wielki znak zapytania. Dokładnie, sam bym nie pokusił się o sędziowanie tego pojedynku. No liczba ciosów, Janek, ja czegoś takiego dawno nie widziałem. Przecież to był atak za atak, cios za cios. Przyjmował lewy sierpowy, odpowiadał lewym kopnięciem. Raz jeden był zamykany przy linach, raz drugi. Tak naprawdę to się cały czas zmieniało. To była ringowa wścieklizna, którą zaaplikowali sobie przed walką Sokół z Mazurkiewiczem. Słyszą państwo? Publiczność poruszona, owacje na stojąco widać. Wspominałeś o tej pierwszej walce pomiędzy nimi, trzyrundowej, teraz mamy pięciorundową. Poczekajmy, jeszcze lepsza walka. Poczekajmy jeszcze na rezultat, a potem będziemy dywagować co dalej. To był strzał w dziesiątkę, zostawić Mazurkiewicza z Sokołem. Chylę czoła przed włodarzami DSF Kickboxing Challenge. Ten pas właśnie jest stawką morderczej pięciorundowej batalii. Ile to wiemy się, kto zostanie królem. I to są 75 kilo. Piękne obrazki. Wojna, a za chwilę obaj po prostu serdecznie sobie dziękują, bo do tanga tego ringowego też trzeba dwóch. Dwojga, dokładnie. Panie i panowie, oto rezultat. Sędziowie szykowani. Jan Frana 48-47. 48-47. Krzysztof Wykliński 49-47. 49-47. 49-47. I raz jeszcze 49-47. Zdobywcą pasa mistrzowskiego w kategorii do 75 kg. Zostaje Marcin Mazurkiewicz! A jednak! Marcin Mazurkiewicz jednogłośną decyzją sędziów pokonuje Piotra Sokoła po być może najlepszej walce, jaką państwo mogli w życiu oglądać na arenach K1. Ci oczywiście z państwa, którzy rzadziej oglądają kickboxing, bo to naprawdę była wielka walka. Do mnie się od razu rzuca jedna myśl do głowy. Rewanż! Dopełnijmy tę trylogię! No ta historia nie może się zakończyć. No, ja z chęcią bym to zobaczył ponownie. Niesamowite emocje, ale brawa dla obu fighterów. Piotrek Sokół, świetna robota. Marcin Mazurkiewicz, pokłony. Król kategorii 75 kg na chwilę obecną.